BMW 60. Problemem tutaj jest prąca się kontrolka DSC. Nie gaśnie po zapaleniu. Po odczytaniu błędów komputerem wykazało mi błąd czujnika kąta skrętu kół oraz usterkę modułu SZL. Tu zajmujemy ten boczek, oczywiście on jest zdjęty. Tu luzujemy śrubkę z akumulatora i demontujemy klamę minusową. Śrubka jest poluzowana. Kładziemy tutaj tak, żeby się nie połączyło nigdzie. Akumulator odłączony. Takim śrubokrętem będę demontował poduszkę powietrzną. Bo mieści w tej dziurze. Tam na wyczucie jest taka sprężyna. Najlepiej jest go mieć maksymalnie z przodu i na tyle, żeby jeszcze tą sprężynę poluzować. Nie jest to wcale takie proste. Nie poszło. Jedna strona. Druga strona. Oczywiście odłączamy tutaj poduszkę. Kolejna rzecz, odkręcić kierownicę. Tu jest klucz 15. Przed łóżką. Patrzymy, jak to pójdzie. Nie jest to też prosta praca. Właśnie nie dodałem, że przy tej usterce często nie odbijają kierunku wskazy. Tu jest jeszcze jeden kabelek, trzeba go wyłączyć. To się łatwo wychodzi. Ten plastik jest dość łatwo zdjąć. On jest na wcisk. No i tu mamy to samo, co pokazywałem. Są śruby gwiazdki. Może jest to też łatwo zdemontować. Już nie pamiętam, jak to jest. Klucz. Są trzy śruby. Po kręceniu śrubek możemy zdemontować ten element. Mamy teraz dostęp do bieżni. Jeżeli byłby problem tylko z czujnikiem skrętu, to wystarczy tę bieżnię przeczyścić. Tu po niej pracują takie szczotki. Tutaj. One mogą być zużyte. U mnie jednak jest jeszcze błąd całego modułu SZL, także muszę to dalej demontować. Tu jest śrubka pod spodem tej budowy. Odkręcamy. Tu odkręcimy. Możemy demontować odsłonę kolumny kierowniczej. Odkręcić tu jedną śrubkę. Do tej śrubki. No i już nie ma problemu się odkręcić. Teraz mamy dostęp do całego modułu SZL. Tutaj jest jedna żółta wtyczka, żeby ją wyjąć. Z prawej strony wcisnąć. Tu jest czarna wtyczka. Z góry widać, gdzie trzeba wcisnąć, żeby ją wyjąć. Jeżeli ktoś potrzebuje zdemontować samą taśmę poduszki, to tu wystarczy podważyć te dwa plastiki. Jeden z tej strony, z tej strony. Oczywiście odkręcić te trzy śrubki. Jedną, drugą, trzecią. Żółty, czarny.
osłona. Górną osłonę kolumny kremnicy trzeba tak ułożyć, żeby tutaj naszła na te otwory góry i wtedy możemy włożyć kołki i w te kołki wkręca się plastikowe śruby. Dwie takie śruby u góry. Musi najść tu blisko manetki i tam jeden bolec jest z przodu. Teraz widać, jeden bolec jest z przodu, a drugi z tyłu. Montujemy te trzy długie śruby. Dolną osłonę montuje się na wcisk. Tam widać, jak ona powinna dochodzić na te otwory tutaj. Są dwa z lewej i są dwa takie z prawej. Teraz pokażę, jak to naskakuje. Oczywiście trzeba ją najpierw tu spasować z boku. Pasowana w te dwa plastiki, metalowy bolec tutaj i na wieloklin w środku. Tylko jedna pozycja, w której można ją zamontować. Już tu nie ma miejsca na pomyłki. I oczywiście wtyczka 15. Konieczna jest nasadka z przedłużką, żeby dokręcić kierownicę. Wystarczy wepchnąć i teraz możemy podłączyć akumulator. Bagażnik się nie otworzy elektrycznie, trzeba z kluczyka. Klemę minusową. I dokręcić kluczem 10 klemę. Po podłączeniu akumulatora pokazały się takie błędy. Czyli trzeba skalibrować czujnik z kąta oraz trzeba zaadaptować, zaprogramować nową część. Mamy nieprawidłowy numer podwozia.